Cześć! W styczniu tego roku Sony potwierdziło aktualizację wszystkich modeli z 2015, 2016 i 2017 roku do Androida wersji 6 i jednocześnie zapowiedziało, że te same modele otrzymają wersję 7 Android TV. I chociaż jeszcze nie tak dawno nic nie zapowiadało, że 7K szybko pojawi się na telewizorach firmy Sony, to dziś właśnie firma rozpoczyna aktualizację wybranych modeli do tej właśnie wersji systemu. Jeśli wierzyć deklaracjom i zapowiedziom producenta, przewidywaniom serwisów branżowych, na jesień Android 7 powinien być już dostępny na wszystkich telewizorach firmy Sony zgodnie z deklaracją dotyczącą ich rocznika. Skąd ten pośpiech? Trudno to jednoznacznie stwierdzić, ale mam swoje przypuszczenia. Po pierwsze, Google poinformowało, że z platformy Android TV korzysta, a dokładnie zarejestrowało się w niej, 8 milionów urządzeń. To nie jest mała liczba, chociaż na pewno daleko jej do rekordów związanych z samym systemem Android. Pamiętajmy jednak, że tu mamy do wyboru jedynie telewizory oraz przystawki, a nie setki czy nawet tysiące modeli telefonów. To dosyć optymistyczny sygnał zarówno dla Google, Sony, jak i innych producentów telewizorów, że platforma cieszy się sporym zainteresowaniem, tylko dlaczego miałaby się nie cieszyć, skoro dla firmy Sony i w zasadzie Philipsa oraz wybranych producentów, jest to bazowy system Smart TV od prawie dwóch lat. Reasumując, jest dobrze. Android TV zyskuje coraz większą popularność, co oznacza, że wprowadzenie jego aktualizacji jest jedynie dodatkowym argumentem, aby podnieść wyniki sprzedaży. Co jeszcze? Jeśli śledzicie serwisy branżowe na pewno zauważyliście, że od kilku dni sporo mówi się o nowym Androidzie wersji 8. I chociaż na razie dostępna jest jedynie dla osób, które zgłosiły chęć do jego testowania, to Google zapowiada, że prawdopodobnie jeszcze tej jesieni system zostanie udostępniony dla każdego. Żeby było tego mało, nie tylko sporo mówi się o systemie Android, ale Google śmiało prezentuje także nowy Android TV, oparty właśnie o Androida wersji 8. To chyba wystarczający argument do tego, aby pośpieszyć się z aktualizacją siódemki. Czy to was dziwi? Mnie tak, ale bardzo pozytywnie, gdyż do dnia dzisiejszego żadna z firm mocno nie wychylała się z informacjami co do przyszłości Android TV na swoich telewizorach. Samo Google także nie udostępnia wielkich raportów i nie chwali się niczym, a tymczasem na horyzoncie pojawia się prezentacja tego systemu Android TV w wersji 8. W chwili obecnej nie jest jednak potwierdzone, czy i w tym przypadku starsze modele telewizorów otrzymają aktualizację, czy też system będzie udostępniony już tylko dla modeli z 2018 roku. O tym, co wnosi nowy system, dowiecie się częściowo na końcu tego filmu. Wróćmy jednak do Androida 7. Google zapowiedziało, że nowy Android to ponad 250 zmian i poprawek i nowości. Oczywiście na telewizorze odkryjemy jedynie część z nich, a i tak różnice będą niewielkie. Co więc tak naprawdę zmienia się z aktualizacją tego systemu? Przede wszystkim wykorzystają Sony zapewne Philips i inne firmy także, aby zaktualizować ogólnie system swojego telewizora, w tym działanie poszczególnych podzespołów, procesorów, obrazu itd. Szczególnie, że po przejściu na wersję 6, wielu użytkowników, szczególnie firmy Sony, zgłosiło sporo kolejnych, jak i powracających z piątki wersji problemów. Nowy Android TV wersji 7 to przede wszystkim zmiany techniczne. Wizualnie, podobnie jak przy przejściu z piątki na szóstkę, nic się tak naprawdę nie zmieni. Technicznie skupimy się na trzech nowościach, no w zasadzie czterech, a więc wprowadzenie pełnej obsługi HDR, co wydaje się na dzień dzisiejszy o wiele lepszym pomysłem niż pakowanie się w rozdzielczość 4K, Ultra HD i inne odmiany wysokich rozdzielczości ekranów. Kolejną zmianą jest PIP, czyli obraz w obrazie. To nic nowego dla użytkowników telewizorach z kilkoma tunerami, ale jednak nowość dla użytkowników Androida. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy nowego systemu będą mogli zminimalizować jedno źródło obrazu do wybranego rogu ekranu, a w tym czasie uruchomić kolejne. Co w tym niezwykłego, że PIP będzie działał nie tylko z tunerami telewizora, ale także z aplikacjami dostępnymi dla Androida, np. z YouTubeem. Nowością będzie wprowadzenie obsługi wielu kont użytkowników. Dzięki temu na przykład każdy członek rodziny będzie mógł spersonalizować ustawienia telewizora pod siebie, a co za tym idzie spersonalizować także listę swoich kanałów, playlistę odtwarzaczy jak chociażby YouTube'a, czy konfigurację innych aplikacji. Nie uważam, aby ta zmiana była znacząca dla telewizorów, ale kto wie, być może skończy się podglądanie ostatnio wyświetlanych filmów na YouTube przez rodzinę. To co jednak będzie sporą zmianą, to działanie przycisku Home. Dwukrotne naciśnięcie przycisku ma powodować szybkie przełączanie się między aplikacjami, a jego dłuższe wciśnięcie uruchomienie nowego widoku z wyborem aktywnych lub ostatnio używanych aplikacji. No dobra, a jak się ma ta aktualizacja do Androida 8? Tak naprawdę nie. Dlatego, że zgodnie z zapowiedziami Google, nowy system będzie przede wszystkim opierał się o system rekomendacji. Tak. Ja też nie lubię tego paska na górze ekranu Home, a tymczasem Google w najbliższej przyszłości planuje go mocno rozbudować i stworzyć nawet kilka takich pasków, w zależności od tego, ile aplikacji z materiałami wideo będziemy mieli dostępnych. Skąd taki pomysł? Stąd, że to nie operatorzy kablówek cieszą się na zachodzie największą popularnością, co właśnie systemy VOD oraz strumieniowe przesyłanie kanałów, czyli telewizja w internecie. System rekomendacji idealnie połączy każde źródło obrazu w jedną całość, dając dostęp do wybranych, polecanych i ulubionych treści po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie. Być może wraz z ósmą wersją Android TV, to nie ostatnio oglądany kanał TV będzie tym, co zobaczymy po włączeniu telewizora, a właśnie ekran home Androida, który przywita nas wiadomościami, polecanymi materiałami i dostępem do treści. Skąd taki pomysł? Rzućcie okiem na ostatni mój film dotyczący strumieniowego przesyłania kanałów. Link do niego znajdziecie w opisie do tego filmu. Sami ocencie. Czy połączenie listy kanałów z kablówki z listą kanałów z internetu to jest zły pomysł? Moim zdaniem nie. Tylko czy w naszym kraju takie coś faktycznie się sprawdzi? Będziemy musieli na to chwilę poczekać. Pozdrawiam serdecznie.